czasie, gdy potrzebne jest nasze działanie, słów trzeba używać z roztropnością i nie nadużywać. W czasie, kiedy na domy naszych sąsiadów, Ukraińców, spadają bomby. Bomby, które zabijają ludzi w szpitalach, którzy zabijają uchodźców, cywili, którzy próbują wydostać się z oblężonych miast. Bomby, które niszczą miasta, które niszczą dziedzictwo kulturowe. Bomby, które nie zważają na to, czy ktoś jest młody, stary, mądry czy głupi, wierny, niewierny, wierzący, niewierzący, bogaty, biedny. Zabijają wszystkich. I w tych czasach mamy słowa psalmu na dzisiaj. Psalmu, który daje nam Kościół. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? Zdajmy sobie sprawę z tego, że reżim już naprawdę przegrał.